Witam w kolejnym programie Strażackie Wywiady. Moim dzisiejszym gościem jest pan Piotr Guzewski, prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Witam serdecznie. Witam również. Sama nazwa stowarzyszenia wiele nam mówi. Będziemy dzisiaj rozmawiali o przyczynach pożarów. O ile większość z nas zdaje sobie sprawę, że istnieje ktoś taki jak biegły sądowy, który pomaga organom ścigania, między innymi organom ścigania, ustalać przyczynę pożaru, o tyle dzisiaj chciałem zapytać o stowarzyszenie, które takich biegłych zrzesza. I pierwsze pytanie, panie prezesie, jaka jest historia powstania stowarzyszenia? Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa, może zacznę od roli stowarzyszeń. Stowarzyszenia są organizacjami, które wspomagają państwo w tych obszarach, w których pewne działania ze strony państwa są albo ograniczone, albo no, powiedzmy nie w pełni takie, jakbyśmy tego oczekiwali. No i tutaj nasze stowarzyszenie, pierwszy taki pomysł to powstał jako postulat konferencji z dochodzeń popożarowych, konferencji, która odbyła się w Poznaniu w 2003 roku. Wówczas właśnie uczestnicy konferencji taki postulat zgłosili, że dobrze byłoby utworzyć stowarzyszenie ekspertów, które by zrzeszało właśnie ludzi, którzy znają się na dochodzeniach popożarowych, chcą tą wiedzę propagować, rozszerzać, chcą wyznaczać jakieś kierunki. No i potem mieliśmy kolejną konferencję w 2005 roku, kolejną w 2007, a stowarzyszenie tak faktycznie zawiązało się dopiero w roku 2010, a więc można powiedzieć, że za niedługo będzie okrągła rocznica. Także pierwsze spotkanie założycielskie kilkunastu osób, które potem utworzyły tą właśnie grupę założycielską i trzon tego stowarzyszenia, to odbyło się w Miłkowie w 2010 roku. No i tak działamy do dzisiaj. Z tego co wiem, to dzisiaj stowarzyszenie liczy 70 członków, tak? Tak, czyli tak. Przez te lata udało się jakby pozyskać, nabyć tak cennych ludzi, przypuszczam. No przede wszystkim, bo wiadomo, że wartość każdej organizacji to są ludzie. No może my jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, a więc nasi członkowie pochodzą z różnych regionów Polski. No i dużo, niedużo, no 70 osób po 9 latach działalności w tak wąskim obszarze kryminalistyki, jakim są właśnie badania popożarowe, no to uważam, że to jest nasz sukces. Zdecydowanie tak. Chciałem zapytać o taką rzecz, przypuszczam, że interesującą wiele osób. Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w Polsce? Dobrze, to może na początek powiem, jakie są cele w ogóle ustalania przyczyn pożarów. No przede wszystkim robimy to po to, aby wyłapywać te elementy w ochronie przeciwpożarowej, które nie funkcjonują prawidłowo, prawda, aby je zmieniać. Dlatego prawidłowo ustalona przyczyna pożaru daje nam szansę na to, aby zmieniać przepisy, aby zmieniać konstrukcję i budowę urządzeń, aby wreszcie też działać na jakieś, powiedzmy, nieakceptowane społeczne zachowania określonych grup ludzi. No i to są te cele dochodzeń popożarowych, ustalania przyczyn pożarów. W naszym kraju niewątpliwie mamy z tym poważny problem, dlatego że do dnia dzisiejszego nie ma wystandaryzowanych procedur postępowania. Nie mamy opracowanej metodyki badania pogorzelisk pod kątem ustalania przyczyn pożarów. Mówię tutaj o takich metodykach, które by obowiązywały ekspertów, obowiązywały służby, które się zajmują tym zagadnieniem. No i to rodzi następstwa takie, że te przyczyny, które ustalamy w oparciu o ten stan organizacyjny, no trudno nazwać wartościowymi, prawda? One dają jakiś obraz
stanu, który jest określany głównie jeszcze w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych albo bezpośrednio po ich zakończeniu. Natomiast bardzo często te przyczyny potem w postępowaniu prowadzonym przez organ procesowy no są inne, prawda? Czyli te ustalenia prowadzone przez policję, prokuraturę, czy potem już na etapie procesu sądowego, postępowania sądowego, one odbiegają od tych wstępnie ustalonych. A więc można powiedzieć, że ta statystyka z jednej strony, która jest prowadzona przez Państwową Straż Pożarną, z drugiej strony przez organy procesowe, ona nie jest ze sobą jakby porównywana, prawda? Także no, można powiedzieć, że do końca nie mamy pełnego obrazu tych przyczyn rzeczywistych. Natomiast wstępnie przyczyny określane przez dowodzących działaniami ratowniczo-gaśniczymi od wielu lat kształtują się no, mniej więcej tak. Największą grupę przyczyn pożarów stanowią podpalenia. One gdzieś tak kształtują się w granicach 30 do 30 paru procent. No były takie lata, jak na przykład rok 2002, kiedy odnotowano wskaźnik 46%. To jest no, niebywale znaczący, duży. Drugą taką statystyczną grupą jest nieostrożność osób dorosłych i nieletnich w posługiwaniu się ogniem otwartym. To jest kolejne 30% pożarów. Przy czym w tej grupie statystycznej są również pożary w procesach technologicznych, w zakładach, tak, prawda, które gdzieś są wywołane właśnie przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym. No potem już kolejną taką trzecią statystyczną w kolejności grupą są przyczyny nieustalone. No i to jest też taka grupa przyczyn, która budzi duży niepokój, bo z roku na rok obserwujemy wzrost ilości pożarów nieustalonych. O nieustalonej przyczynie nawet w tej wstępnej fazie po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych, co wskazuje na to, że no, ten nasz system jest no, słaby, prawda? W państwach zachodnich ilość odsetek pożarów o nieustalonej przyczynie to jest około 5 do 7, góra 9%. No przy czym tam pewne organizacja, metodyka prowadzenia dochodzeń popożarowych, prawda, troszeczkę jest to na wyższym takim poziomie niż u nas. No i potem już w mniejszości mamy przyczyny spowodowane urządzeniami, instalacjami elektrycznymi, około 5%. Przyczyny w środkach transportu, też w granicach 5%. Jeżeli chodzi o przemysł, instalacje w przemyśle, magazynowanie, około 1% pożarów. No tak by to się układało, ale jeszcze raz podkreślam, że są to statystyki tworzone w oparciu o informacje przekazywane przez dowodzących działaniami ratowniczo-gaśniczymi, tak, które nie są weryfikowane w oparciu o prowadzone postępowania. Tak, czyli rozumiem, w tym obszarze jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, żeby ta statystyka była taka miarodajna i rzeczywista, prawda? Bo ciężko jest też mówić o tym, żeby planować ochronę przeciwpożarową przy założeniu, że tak duży jest odsetek pożarów o nieustalonej przyczynie pożaru. No jak najbardziej, jak najbardziej. Uważam, że działania w sferze zapobiegawczej powinniśmy właśnie zacząć od wdrożenia prawidłowego systemu badania i ustalania przyczyn pożarów. Właśnie w tym aspekcie ochrony przeciwpożarowej mam na myśli zagrożenie zdrowia, życia ludzi. Ile, jeżeli bazujemy, mamy takie statystyki, ile osób w Polsce ginie w wyniku pożaru lub zostaje rannych? Jeżeli chodzi o osoby, które giną w pożarach, to jest to wielkość około pomiędzy powiedzmy 520, 560, 70 osób każdego roku ginie w pożarach.
No trudno tutaj powiedzieć, czy to jest mało, czy to jest dużo. Ja uważam, że nawet jedna osoba, która by zginęła w danym roku, to jest o tą jedną osobę za dużo. Natomiast no, wiadomo, że nie da się uniknąć takich sytuacji. Ale może powiem, jak to wygląda w porównaniu do innych państw świata. W badaniach opublikowanych przez profesora Bruszyńskiego i doktora Wagnera wynika, że średnio na 100 tysięcy ludności, na przykład w Polsce ginie około 1,5, taki wskaźnik 1,5 ofiary śmiertelnej. Mhm. Natomiast w skali 63 państw świata, które były badane, w tym obszarze jest wskaźnik 1,0 ofiary. Czyli tutaj można powiedzieć, że 50% więcej osób przeciętnie ginie w naszych pożarach. Jeżeli to przeliczymy z kolei na ilość ofiar śmiertelnych, na ilość pożarów, na ilość pożarów, to ten wskaźnik wygląda jeszcze gorzej, bo u nas mamy na 1000 pożarów około 3 ofiar śmiertelnych, przy średniej w 63 państwach świata 1,22. Także dużo. Mhm. Ofiary ranne z kolei to jest w liczbach około 4,5 tysiąca ofiar rannych. No i tutaj też mamy wskaźniki niekorzystne w porównaniu do grupy 63 tak. badanych państw, bo wygląda na to, że na 100 tysięcy ludności w pożarach odnosi obrażenia około 11 osób, przy średniej 7,7. Mhm. I te dane jeszcze u nas są niepełne, bo wynika to ze sposobu rejestrowania ofiar śmiertelnych i rannych, a mianowicie te informacje, które trafiają do statystyk prowadzonych w związku z działaniami ratowniczo-gaśniczymi, one dotyczą tylko i wyłącznie tego okresu, w których działania były prowadzone. A więc my nie zbieramy informacji, co się dzieje z ofiarą ranną na przykład, która trafia do leczenia szpitalnego. A w przypadku ofiar śmiertelnych bardzo często w druga, trzecia doba leczenia jest dobą krytyczną. No i spora część z tych osób, które żywe opuszczają miejsce zdarzenia, umierają na skutek odniesionych obrażeń już podczas leczenia szpitalnego i one już nie trafiają do tych zestawień statystycznych. A więc no, można powiedzieć, że ten obraz i ta sytuacja i porównanie do tych 63 państw świata no, wygląda jeszcze troszeczkę mniej optymistycznie. Tak, czyli jest zdecydowanie gorzej niż statystyka wskazuje. Natomiast parametry statystyczne są bardzo precyzyjne i możemy powiedzieć, że w takim razie jeszcze jest dużo do zrobienia w ochronie przeciwpożarowej, skoro te wskaźniki nie są takie korzystne? No myślę, że bardzo dużo, bo przede wszystkim należy zapobiegać, a tam, gdzie nie dajemy rady zapobiegać, no wtedy wkraczamy z działaniami interwencyjnymi. Ale tak jak powiedziałem, na pierwszym planie zawsze powinna być prewencja, przewidywanie, zapobieganie, rozpoznawanie zagrożeń, prawda, i wdrażanie systemów zapobiegających powstawaniu pożarów. Tak, czy po każdym pożarze wdrażana jest procedura ustalania przyczyny powstania, jego powstania? No tutaj też ciężko jest odpowiedzieć na te aspekty, dlatego że moglibyśmy spróbować odpowiedzieć przez pryzmat działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną i przez pryzmat działań prowadzonych przez organy procesowe. No jeżeli chodzi o Straż Pożarną, to oczywiście ustawa kompetencyjna i potem ustawy wykonawcze nakładają obowiązek ustalenia okoliczności powstania i rozprzestrzenienia się pożaru, natomiast nie dają żadnych narzędzi strażakom do wykonywania tych rzeczy no, w sposób prawidłowy. A więc te ustalenia są tylko ustaleniami wstępnymi, które z punktu widzenia procesowego nie mają żadnego znaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o organy procesowe, no to oczywiście tak, ale tutaj no, muszę powiedzieć, że sam jestem zaskoczony pewnymi działaniami, które podejmowane są w policji.
gdzie wyraźnie widać, że policja, która jest zobligowana do ustalania, badania okoliczności, które doprowadziły do powstania pożaru, no, z tych działań jakby próbuje się wycofać. Także w ostatnich latach stworzyła nam się taka pustka, bo nie zajmuje się tym Państwowa Straż Pożarna, ucieka od tego policja, więc no, pytanie, kto ma to robić dla naszego bezpieczeństwa. Tak, może też ucieka, dlatego że tak mi się wydaje, że taka praca eksperta na pogorzelisku jest bardzo trudna, prawda? No niezwykle trudna i niezwykle wymagająca. Na całym świecie mówi się, że w obszarze badań kryminalistycznych badania przyczyn pożarów są no, tym obszarem najtrudniejszym. Najtrudniejszym, a więc wymagającym szczególnego przygotowania, szczególnych procedur i no te państwa, które mają jakieś osiągnięcia w tym zakresie, i to nie są osiągnięcia, bym powiedział, takie, że każdy pożar ma ustaloną przyczynę, ale powiedzmy przynajmniej co trzeci ma ustaloną, wiarygodną przyczynę, no to w takie państwa to powiedzmy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, także tam te wdrożone metodyki pozwalają na uzyskanie takiego dość wysokiego wskaźnika. Natomiast no, jeżeli nie zajmujemy się, nie przykładamy troski do wdrożenia systemu organizacyjnego, szkoleń, metodyk, no to tutaj możemy mówić, że systemu nie ma i te przyczyny, które gdzieś tam po drodze są ustalane, są bardzo wątpliwe. Czy taką przyczynę pożaru zawsze możemy określić? Nie, nie zawsze. Nawet jeżeli jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, to nie zawsze udaje się to zrobić po badaniach pogorzeliska, po badaniach urządzeń, które zabezpieczyliśmy na miejscu zdarzenia. No, wynika to z tego, że ślady i dowody są niszczone na miejscu zdarzenia w trzech etapach. Pierwszy etap to wiadomo pożar, który niszczy zdecydowaną większość. Ja nie będę tutaj mówił w jakim procencie, bo wiadomo, każde zdarzenie jest inne. Ale w literaturze można spotkać takie szacowania, że około 90% śladów i dowodów niszczonych jest przez sam pożar. Kolejny etap niszczenia śladów, działania ratowniczo-gaśnicze, prawda, które nie tylko, że niszczą, ale dokonują jeszcze przemieszczenia śladów i dowodów z ich miejsca pierwotnego. No i potem mamy trzeci etap niszczenia śladów i dowodów. To jest ten etap nieprofesjonalnie prowadzonych oględzin miejsc zdarzenia. Wydaje mi się, że sam proces ustalania przyczyn pożarów, taka osoba, która się podejmuje ustalenia, musi mieć wiedzę interdyscyplinarną, dlatego że jak się orientujemy wszyscy, pożary powstają i na maszynach, urządzeniach, pojazdach szynowych, tramwajach, kołowych, lotniczych, budynkach, instalacjach, więc to jest ogrom wiedzy, żeby takie ustalenie przyczyn pożarów przeprowadzić prawidłowo, prawda? Tak, jak najbardziej. I jest to nie do ogarnięcia przez, już nie powiem, że przeciętnego człowieka, tak, ale nawet człowieka o szerokich horyzontach i wykształceniu w różnych obszarach. Dlatego jednym z takich zaleceń we współczesnej metodyce badań miejsc pożarów i przyczyn pożarów, no to są zalecenia, które mówią o zespołowym badaniu, a więc tworzymy tutaj zespoły ekspertów i każdy w swojej dziedzinie, znając się bardzo wąsko w danym obszarze, prawda, no jest w stanie w takim zespole wnieść, powiedzmy, tą istotny wkład wiedzy, który pozwoli ustalić okoliczności powstania, rozprzestrzenienia się pożaru czy jego przyczyny. Tak, ale mówiąc o tym ogromie wiedzy, który trzeba mieć, to chciałbym wspomnieć, że stowarzyszenie wydaje regularnie literaturę, z której możemy się mnóstwo rzeczy dowiedzieć i traktować jako podręczniki też, prawda? Moglibyśmy coś więcej powiedzieć o tych publikacjach, które popełniło stowarzyszenie? Tak, staramy się wydawać wydawnictwa. Nie jest łatwo, dlatego że znowu wrócę do tego, że obszar jest bardzo trudny i u nas w kraju raczej niedużo się robi. No, niemniej jednak
w ramach, powiedzmy, naszych wiadomości eksperckich, które posiadamy, czy zapraszając też osoby uznane, mające duże doświadczenia w tym zakresie z policji, z ośrodków naukowych, uniwersyteckich, staramy się takie publikacje przygotowywać. Do tej pory stowarzyszenie wydało 3 takie opracowania zeszytowe, w których głównie są prezentowane case'y i analizy przypadków szczególnych, gdzie pokazywana jest metodyka pracy eksperta biegłego. Też wydaliśmy jedną publikację, taką prawnokarną, mówiącą o istocie przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego. Bardzo to pomaga ekspertom zrozumieć oczekiwania drugiej strony, prawda? Bo po coś tę pracę wykonujemy dla kogoś. Tak. I tutaj, jeżeli znamy, jakie są oczekiwania organu prowadzącego postępowanie, to też łatwiej nam potem takie ekspertyzy przygotowywać dla tych organów. No też bardzo taka ciekawa publikacja wyszła w roku 2012 przy współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie. Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych. To członkowie stowarzyszenia napisali rozdziały do tego wydawnictwa. Zredagowane zostało również przez nasze stowarzyszenie, a CLKP uznało ten materiał za wartościowy i wydało to w ramach swoich środków. No i potem mamy jeszcze wydawnictwa, które też wydajemy w ramach konferencji. Po konferencji krakowskiej ukazało się wydawnictwo Dochodzenia popożarowe, nauka i technika. Właśnie a propos konferencji, przed nami kolejna już konferencja z terminem jesiennym, tak, październikowym. Czy możemy coś więcej na temat tej konferencji powiedzieć? Tak, tak. Już pierwsze ustalenia mamy za sobą. Także konferencja druga organizowana przez Stowarzyszenie Dochodzenia popożarowe, nauka i technika odbędzie się 9-10 października podczas targów poznańskich Pol Eco System. Dlaczego Pol Eco System? No dlatego, że też dostaliśmy zaproszenie właśnie, żeby na tych targach jeden panel naszej konferencji poświęcić zagadnieniom pożarów wysypisk. Także konferencja w Poznaniu, myślę, że w bardzo dobrym otoczeniu, w bardzo dobrych warunkach. Dla nas na pewno targi poznańskie to jest takie miejsce prestiżowe i myślę, że dzięki temu miejscu będziemy w stanie dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, powiedzmy, tej wąskiej tematyki. Jaki jest największy problem z organizacją tak dużej konferencji w tak wyjątkowym miejscu? No dla nas jako stowarzyszenia na pewno dużym problemem i wyzwaniem jest zorganizowanie tej strony finansowej, prawda, bo mamy taki standard przyjęty z wydaniem właśnie publikacji, z opłaceniem honorariów autorskich dla prelegentów. Także to generuje nam koszty. No i tutaj z tymi problemami finansowymi no musimy je przezwyciężyć, żeby w ogóle konferencja się odbyła. Natomiast od tej strony takiej typowo już związanej z merytoryką, no to też, powiedzmy, dotarcie do odpowiedniej grupy, które naukowców, prawda, praktyków, którzy chcieliby się podzielić swoją wiedzą na forum takim, jakim właśnie jest konferencja. Są osoby, które mają dużą wiedzę, ale nie za bardzo mają odwagę publicznie dzielić się tą wiedzą. No, także tutaj też wystąpienia publiczne, no tak, duży wystąpienia stres. Publiczne, tak. Duży stres i wiadomo, nie każdy to lubi, nie każdy chce to robić. Wielu woli napisać materiał, prawda, no a tu jeszcze trzeba go wygłosić. No ale myślę, że ta współpraca, którą stowarzyszenie ma z licznymi instytutami, uczelniami wyższymi, pozwoli nam tutaj tych prelegentów pozyskać. Czyli w zasadzie to jest bardzo dobry moment, żebyśmy zachęcili do tego, żeby potencjalne firmy, które chciałyby zasponsorować i wspomóc tworzenie tak fantastycznej konferencji, żeby wzięły w tym udział, zgłosiły się, zaprezentowały swoje produkty, jak również wszystkie osoby, które coś na temat ustalania przyczyn pożarów wiedzą, żeby może zechciały nam
powiedzieć, referat wygłosić, napisać? Jak najbardziej. Serdecznie zapraszam w imieniu Stowarzyszenia, Zarządu Głównego, wszystkich naszych członków. Jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, proszę o kontakt przez stronę internetową Stowarzyszenia. Na pewno się odezwiemy i przynajmniej porozmawiamy. Nawiążemy pewnie jakąś współpracę. Tak, w takim razie ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzę owocnej organizacji i konferencji i przede wszystkim ciekawej publikacji na zakończenie tej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, bardzo proszę, zaznaczcie to poniżej. Koniecznie subskrybujcie kanał Strażackie Wywiady i podzielcie się tym wideo. Dziękuję.